Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam troszkę do innego filmu. Nie będziemy dzisiaj nic naprawiać, ulepszać i tak dalej, chociaż ulepszać będziemy. Natomiast będzie to dotyczyło sprzętu warsztatowego, a mianowicie wyciągarki linowej. Zakupiłem sobie taką wyciągarkę linową w swoim czasie, żeby wrzucać, wyciągać silniki, żeby coś ewentualnie wyciągnąć, jeśli byłoby potrzebne. Pokosiła mnie deklaracja producenta o udźwigu 2 tony. Natomiast kiedy wrzucałem silnik do Passata, ta wyciągareczka trochę się wygięła. Także dzisiaj będziemy ją naprawiać i troszkę poprawimy, żeby przynajmniej taki silnik dwulitrowy dała rady bez problemu wyciągać. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji. No i cóż, lecimy z tematem. Oto mamy naszą wyciągareczkę. Sami widzicie, że ona jest ciut taka wykrzywiona, 2 tony. No i jak myślę, przed problemem są te autośruby, które są tu użyte. O zawrotnej twardości będzie widać, może będzie widać gdzieś, ale jest tu napisane 4,8. Są bardzo wytrzymałe i bardzo twarde. Także dzisiaj będziemy to cudo rozbierać i zmienimy je na śruby o większej średnicy, bo tutaj mamy M6 na przykład. Centralną mamy M8. Takie sobie. Spróbujemy dać centralną M10. Samokontrujące, bo tutaj są zwykłe. Nie wiem, czemu jeszcze się im nie podkręcały. No i spróbujemy troszkę wyprostować, żeby to w miarę działało. Dobra, rozkręcamy. No i oto, jak widzieliście, bardzo prosta konstrukcja. Wszystko jest takie sztywne, po prostu, że ho, ho. Nasze śrubki, to jest centralna. Wszystkie mają tu tulejki. Na których zakładam, że to się to pracuje. Dobra. Więc tak to wygląda. Teraz podmienimy, nie wiem czemu śruby są, jedna jest w całości gwintowana, drugie są w pół gwintowane. Zamienimy M6 na M8, ma to na M10. Powinno ono bez problemu wejść. Jeszcze się zastanawiam nad wymianą tych czpieni, chociaż dla mnie mogą być, to jest też chyba średnica 8 mm, ale jest krótka, więc powinna wytrzymywać obciążenie do 500 kg spokojnie, tak mi się wydaje. Takie to wszystkie te mechanizmy są delikatne, no ale co zrobisz. Dobra.
No i co tu przedłużyć? W zasadzie teraz będę składał z powrotem. Jeśli gdzieś coś mi nie będzie pasować, to będę rozwiercał. No i tak jak mówię, będę przechodził o rozmiar większe śruby dawał. No i oczywiście z twardości 4,8 przejdziemy, ja mam 10,9. Więc powinny troszkę dłużej to wszystko wytrzymać. Dobra, zaraz to złożę i pokażę, jak to wygląda. No i naszą wyciągarkę mam już złożoną. Tak to wygląda. Te śruby, które tu mi wystają, to po prostu je skrócę obecne, co też spowoduje to, że nie będą one się odkręcać. Także teraz powinno znacznie lepiej nam to działać. A oto różnica. To była śruba, która trzymała tą zębatkę. Porównajcie z tą, którą wstawiłem. Jest różnica. A to są śruby, które trzymały całą resztę. A na taką wymieniliśmy. Jest różnica, no nie? Wypadły nam co prawda dwie tulejki. Jedna jest, była tu. Tam na przybitce gdzieś tam wcześniej widać, że ona tam latała jak nie wiadomo co. Ona była na tej śrubie. No to była ta tulejka środkowa. I ona właśnie była grubości naszej śruby, która teraz tam stoi. Natomiast na pewno już nie będziemy mieli żadnych luzów z tytułu tych od. No i co mówić, 4,8 twardość została zamieniona na 10,9. Więc teraz ta wyciągareczka powinna podziałać troszkę. W tym odcinku to byłoby tyle. Dziękuję Wam, że obejrzeliście. Słowem podsumowania, taką wyciągarkę ala do 2 ton
można kupić na Allegro za 50 zł. Śrub, komplet, który kupiłem z nadwiązką, bo brałem po 10 sztuk, wyszło mi to wszystko dwie dychy, więc jeśli by ktoś brał na styk, to pewnie jeszcze piątaka do tego trzeba dołożyć i wtedy ta wyciągarka faktycznie przynajmniej będzie choć troszkę zbliżona do tych parametrów. Myślę, że taką śrubę 8 albo 10 o twardości 10,9 niełatwo będzie ani skrzywić, ani złamać. Jeśli wziąć pod uwagę, że ten podnośnik na starych śrubach uniósł silnik 2.0, ważący tam 200-250 kg powiedzmy ze skrzynią, choć się wygiął na końcu, to teraz myślę, że spokojnie do 1,5 tony można coś podnosić i nic nie będzie się dziać. Poza tym trochę więcej, nie wiem czy da się w ogóle tą wajchą podnieść. Dziękuję Wam i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się, hej!